Dzień dobry, witam Was w epizodzie 5. Mamy dzisiaj bardzo gorąco. Jak widzicie, jestem troszeczkę ładniej ubrana, ponieważ mam dwie rozmowy na Brooklynie o pracę. No jest to trochę kawałek, no powiedziałabym nawet, że musiałabym powiedzmy ponad godzinę czasu rano spędzić, aby dostać się do pracy. Ale jestem sama trochę zaskoczona tym, że takie fajne firmy się do mnie odezwały. Dzisiaj z jedną z nich o 9:30 miałam rozmowę. Mówiłam, że tak się zestresowałam. Naprawdę, to jest stres. To szukanie pracy myślałam, że będzie łatwiejsze, ale wcale nie jest. No, niestety vlogi będą dosyć krótkie, bo powiem Wam, że jeżeli dostałabym pracę w tej firmie, do której teraz jadę, będę oczywiście jechała samochodem, bo no nie mam zamiaru przejeżdżać przez Manhattan, Brooklyn tymi subwayami, żeby się spocić, żeby tak przyjść na rozmowę, ale jeżeli bym dostała tą pracę, to pracowałabym, z tego co ja zrozumiałam, może ze stresu nie zrozumiałam, pracowałabym od 8:30 rano do 18:30, czyli prawie 10 godzin dziennie. Z czego godzinę lunchu bym miała, bo tak w takich firmach przeważnie jest godzina lunchu. Jak już mówiłam w poprzednim vlogu, że właśnie przeważnie w takich korporacjach jest godzina lunchu. No nie wiem, to jest dla mnie ogromny stres. Przede wszystkim ten szef, osoba, z którą rozmawiałam, mówiła, że oni szukają właśnie takiej osoby, która startuje, czyli oni ją wyszkolą po swojemu. Oni po prostu wierzą w ambitnych ludzi i mam nadzieję, że mi się uda jakąś pracę dostać w czerwcu. Ale to też nie jest tak, że tutaj jakoś tak spieszę się, że muszę dostać tą pracę. Ja uważam, że jeżeli coś mi jest pisane, to będzie. Jeżeli ktoś mnie będzie chciał, komuś będzie zależało na mnie, no to jak najbardziej to będzie to. To po prostu będzie miejsce, w którym zostanę. Wierzę też w to, że dużo osób z Was myśli sobie, po co ona do Nowego Jorku przyjechała, po co ona tutaj mieszka. Przecież tak naprawdę jest dużo innych możliwości w Stanach. Ja sama wiem po sobie, że Nowy Jork ma najlepsze możliwości, jeżeli chodzi o rozwój, karierę. To są takie jakby względy. Po to ja przyjechałam tutaj. Ja nie potrzebuję dużego domu z ogrodem. Ja jeszcze dzieci nie planuję. Ja planuję iść na studia, więc tak na dobrą sprawę teraz mam możliwość rozwoju swojej kariery na przyszłość. Tutaj nawet w Nowym Jorku możesz studiować kierunek taki, jaki tylko chcesz, gdzie w innych stanach nie będziesz mieć takiej możliwości. Ja Wam na pewno nagram taki filmik o możliwościach w Stanach, jeżeli chodzi o Nowy Jork, stricte Nowy Jork, bo po prostu ja wiem, że to może być takie niezrozumiałe, dlaczego akurat tutaj, dlaczego przecież mogłam, nie wiem, żyć sobie na Florydzie, tak? Ale to nie o to chodzi, to nie o to chodzi. Przyznaję się, że nie mam jeszcze wykształcenia wyższego, ale już mam bardzo dużo możliwości pracy tutaj. Znam osoby, które mają wykształcenie wyższe, są w innych stanach i mają problemy z znalezieniem pracy. Więc to już samo świadczy o tym, jak Nowy Jork jest rozwinięty, ile tu jest możliwości. Chciałam robić makijaże, robiłam przez jakiś czas, zrezygnowałam. Tutaj nie potrzebujesz mieć dokumentów, licencji, żeby robić makijaże. Dokumenty, mówię tutaj o na przykład zielonej karcie. I osoby, które nie mają zielonej karty, są 10 razy lepsze ode mnie, jeżeli chodzi o makijaż. A ja myślę, że ja zrezygnowałam z tego makijażu, bo stwierdziłam, no mam tą zieloną kartę, więc mogę to dobrze wykorzystać, mogę iść do szkoły. Mam inne i o wiele więcej możliwości lepszych i myślę, że powinnam iść troszeczkę w innym kierunku, a robienie makijażu powinnam zostawiać na bok osobom, które po prostu nie mają innych możliwości, które są w tym po prostu dobre. Jestem właśnie po rozmowach o pracę, także już jest godzina chyba 16:17. Więc tak szybciutko, w skrócie Wam chciałam powiedzieć, że jutro mam rozmowę na 9:00 w agencji turystycznej na Manhattanie i to jest z polecenia praca, więc jakby mi się udało, to bym była chętna na tą pracę. Natomiast chciałam Wam powiedzieć o moich rozmowach o pracę dwóch, które miałam na Brooklynie. I jaka stawka jest w Nowym Jorku, taka, którą powinniśmy wołać jak na początek? To powiem Wam tak. Pierwsza praca była na Brooklynie. Zajmowałabym się trochę, uczyłabym się księgowości i w ogóle takiej bardziej papierkowej pracy.
Jeżeli chodzi o tą firmę, bardzo przyjemna praca, w sensie bardzo przyjemna firma, przyjemny szef i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że jak ja sobie pomyślałam, ile bym musiała dojeżdżać autobusami i subwayami, to by mnie wyniosło prawie 2 godziny z Hoboken, bo mieszkam w Hoboken. To jest trochę za daleko, więc chyba będę musiała z ciężkim sercem odmówić, jeżeli się do mnie odezwą. Natomiast druga praca, aha, i teraz i tak pomyślicie, przecież no chyba wiedziałaś, gdzie jedziesz, tak, ale z drugiej strony to też jest bardzo ważne, chodzić na rozmowy, żeby się uczyć tych rozmów, żeby wiedzieć, o co pytają i tak dalej. Natomiast druga praca to była praca w firmie, gdzie musiałabym sprzedawać produkt, czyli bym musiała się nauczyć o produkcie i dzwonić do klientów, trochę pracy administracyjnej, trochę sprzedaży, ale pieniądze, jakie oni zaoferowali, słuchajcie, ja nie wiedziałam, czy mam zacząć śmiać, czy płakać, zaoferowali 16 na godzinę. To jest strasznie mało. Jak na Nowy Jork to jest bardzo mało i chciałam wam powiedzieć o stawce, którą powinniście wołać na początek, jeżeli wchodzicie na jakąś taką pozycję początkującą osoby bez szkoły, powiedzmy początkująca osoba, która się chce przyuczyć, to jest stawka od 20 do 25 dolarów. 16 dolarów. Nie zgadzajcie się, bo tutaj życie jest droższe o wiele i to jest w ogóle dla mnie śmiech na sali, więc jeżeli oni mi odpiszą, ja dałam siebie wszystko na rozmowie, także tutaj nie o to chodzi, ale jeżeli oni mi odpiszą, to ja im po prostu odpiszę maila, że no, ta stawka, którą państwo mi zaoferowaliście, niestety jest niesatysfakcjonująca i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dużo tutaj nauczyłam się pisania maili, ale słuchajcie, mam dla was plan, aby nakręcić wam odcinek, jak szukam pracy w Nowym Jorku i jak może to robię, że się do mnie odzywają firmy. Także dam wam parę wskazówek, a już uciekam, jestem zmęczona, idę coś zjeść, jakiś obiad, kolację. Także trzymajcie się, do następnego.